Te zawody obarczone są o wiele większymi emocjami niż zawody dorosłych. Te zawody są bardzo ważne dla Polskiego Związku ze względów szkoleniowych, bo jest to nasza najmłodsza generacja, nad którą Polski Związek najmocniej się pochyla. Ta generacja jest najbardziej wrażliwa praktycznie pod każdym kątem, dlatego te wszystkie werdykty muszą być bardzo sprawiedliwe, mocno wyważone, no i często dobrze poparte argumentami, jeżeli chodzi o rozmowy z rodzicami. Karate jest typowo dyscypliną techniczną i tutaj szczególną uwagę przy ocenie bierze się właśnie pod uwagę aspekt techniczny. Biorąc pod uwagę aktualny poziom, to poziom uważam, że jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy ten lockdown i wiele klubów praktycznie nie miało możliwości trenowania, ale poziom techniczny jest dobry, natomiast pewne mankamenty w przygotowaniu takim motorycznym są widoczne i mam nadzieję, że w najbliższym czasie one zostaną zweryfikowane i podniesione na właściwy poziom.